Wyobraź sobie największą liczbę, jaką potrafisz. Zwizualizuj ją w swoim umyśle, tak ogromną i niezmierzoną, jak to tylko możliwe. Teraz dodaj do niej jeden. Proste dodawanie. Co otrzymujesz? Jeszcze większą liczbę, prawda? Ciągle rośnie. To proste ćwiczenie ilustruje fundamentalną prawdę. Nie ma największej liczby, ponieważ zawsze można dodać jeden. Zawsze jest miejsce na jeszcze jeden. Tu właśnie pojawia się koncepcja nieskończoności. Królestwo wykraczające poza każdą liczbę, jaką możemy sobie wyobrazić, rozciągające się wiecznie i bez granic. Wiele osób wyobraża sobie nieskończoność jako cel, miejsce, do którego byśmy dotarli, gdybyśmy tylko liczyli wystarczająco długo. Punkt końcowy. Ale tak nie jest. To powszechne, ale błędne przekonanie. Nieskończoność to nie liczba, to koncepcja. Idea, która wykracza poza nasze codzienne rozumienie liczb, oznacza ideę czegoś nieograniczonego, niezmierzonego, bezkresnego. Czegoś, co trwa wiecznie. Wyobraź sobie prostą linię, która rozciąga się w obie strony w nieskończoność. Bez początku, bez końca. To wizualne przedstawienie nieskończoności. Linia, która nigdy się nie kończy. Mógłbyś iść tą linią wiecznie i nigdy nie dotarłbyś do jej końca. Ona po prostu ciągnie się bez końca. Wyobraź sobie również wszechświat, który stale się rozszerza, a jego granice przesuwają się coraz dalej. Staje się coraz większy. Te przykłady, jakkolwiek potężne, dają nam jedynie przedsmak nieograniczonej natury nieskończoności. Ukazują jej bezkres. Więc następnym razem, gdy usłyszysz, jak ktoś mówi o dotarciu do nieskończoności, pamiętaj, że nie ma tam linii mety do przekroczenia. To nie jest ostateczny cel. To podróż bez końca, eksploracja nieograniczonych możliwości, które istnieją poza sferą skończonych liczb. Przygoda, która nigdy się nie kończy. Aby naprawdę pojąć nieskończoność, musimy zmienić nasz sposób myślenia i przejść od konkretnych liczb do abstrakcyjnych koncepcji. Nieskończoność to nie tylko liczba większa od wszystkich innych. To zupełnie inny rodzaj bytu. Wyobraź sobie hotel z nieskończoną ilością pokoi, z których wszystkie są zajęte. Może się to wydawać niemożliwe, ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Przybywa nowy gość i prosi o pokój. Czy hotel może go pomieścić? O dziwo tak. Oto magia nieskończoności. Oto jak to działa. Każdy gość jest proszony o przeniesienie się do pokoju o numerze 2 razy większym od aktualnego. To proste, ale genialne rozwiązanie, które tworzy miejsce dla nowo przybyłego. Gość z pokoju numer 1 przenosi się do pokoju numer 2, z pokoju numer 2 do pokoju numer 4 i tak dalej. Każdy mieszkaniec po prostu przenosi się do następnego pokoju o numerze parzystym. W ten sposób wszystkie pokoje o numerach nieparzystych, w tym pokój numer 1, stają się wolne dla nowego gościa. Chociaż hotel jest pełen, nadal może przyjąć kolejnych gości. Ten eksperyment myślowy, znany jako paradoks hotelu Hilberta, pokazuje, że nieskończoność nie zachowuje się jak zwykła liczba. Podważa naszą intuicję. Spotykamy koncepcję nieskończoności w różnych scenariuszach otaczającego nas świata, nawet jeśli nie zawsze ją tak nazywamy. Jest częścią naszego codziennego rozumienia rzeczywistości. Weźmy na przykład liczbę gwiazd we wszechświecie. To niewyobrażalnie duża liczba. Chociaż jest astronomicznie wielka, nie jest nieskończona. Daje nam jednak wyobrażenie o ogromie wszechświata. Mimo to często używamy nieskończoności w praktyce, aby opisać ilości, które z naszej ograniczonej perspektywy wydają się nieskończone. Pomaga nam to pojąć to, co niezmierzone. Najważniejsze jest to, że nieskończoność nie jest liczbą, którą można dodawać, odejmować lub używać w równaniach jak liczb skończonych. To koncepcja o zupełnie innej naturze. To koncepcja, potężna idea, która pomaga nam zrozumieć nieograniczoną naturę pewnych wielkości i ograniczenia naszego tradycyjnego systemu matematycznego. Nieskończoność inspiruje nas do myślenia wykraczającego poza to, co skończone. Chociaż nieskończoność nie jest liczbą w tradycyjnym sensie, matematycy znaleźli sposoby na pracę z nią, stosując specjalne zasady i definicje.
Te zasady, często stosowane w analizie matematycznej i teorii mnogości, pozwalają nam badać zachowanie nieskończoności w usystematyzowany sposób. Na przykład, możemy powiedzieć, że nieskończoność plus nieskończoność to nadal nieskończoność. Podobnie nieskończoność pomnożona przez dowolną liczbę dodatnią to nadal nieskończoność. Sprawy komplikują się jednak w przypadku operacji takich jak nieskończoność minus nieskończoność lub nieskończoność podzielona przez nieskończoność. Wyrażenia te uważa się za nieokreślone, ponieważ mogą prowadzić do sprzeczności lub wielu interpretacji. Wyobraź sobie to tak: jeśli masz nieskończoną ilość czegoś i odejmiesz od tego nieskończoną ilość, ile ci zostanie? Odpowiedź nie jest prosta. To zależy od tego, jak zdefiniujemy nieskończoność w obu przypadkach. Ta nieokreśloność podkreśla, dlaczego zwykłe zasady arytmetyki nie zawsze mają zastosowania do nieskończoności. Te specjalne zasady rządzące nieskończonością mogą wydawać się abstrakcyjne, ale mają praktyczne zastosowania w dziedzinach takich jak fizyka i informatyka. Definiując, jak nieskończoność oddziałuje sama ze sobą i z innymi wielkościami, możemy modelować rzeczywiste zjawiska, które obejmują ekstremalnie duże liczby lub koncepcje nieskończoności. W matematyce często spotykamy sytuacje, w których wartość zbliża się do nieskończoności, ale nigdy jej nie osiąga. Tu właśnie pojawia się koncepcja granicy. Granice pomagają nam zrozumieć zachowanie funkcji, gdy zbliżają się do określonego punktu lub wartości. Wyobraź sobie, że biegniesz w maratonie i z każdym krokiem zbliżasz się do mety, ale sama meta ciągle się od ciebie oddala. Bez względu na to, jak szybko biegniesz, meta wydaje się być zawsze odrobinę dalej. Zbliżasz się do mety, ale nigdy nie możesz jej osiągnąć. Ten niekończący się bieg przypomina sposób działania granic w matematyce. To tak, jakby funkcja matematyczna mogła dążyć do nieskończoności. Wartość funkcji rośnie w miarę, jak rośnie argument. Ten nieograniczony wzrost jest kluczową koncepcją w analizie matematycznej. Granice odnoszące się do nieskończoności są fundamentalne w rachunku różniczkowym i całkowym i stanowią podstawę naszego rozumienia pochodnych, całek i innych ważnych pojęć. Te pojęcia są niezbędne do analizy zmian i pól powierzchni pod krzywymi. Na przykład pochodną funkcji w punkcie można traktować jako granicę stosunku przyrostu funkcji do przyrostu argumentu, gdy przyrost argumentu dąży do zera. To pomaga nam zrozumieć chwilowe tempo zmian. Chociaż sama nieskończoność nie jest liczbą, którą możemy podstawić do równania, granice dają nam precyzyjne ramy do analizowania zachowania funkcji, gdy zbliżają się do nieskończoności. Te ramy są kluczowe dla matematyki wyższej. Pozwalają nam zrozumieć takie pojęcia, jak szeregi nieskończone, w których dodajemy nieskończoną liczbę składników, co może prowadzić do sumy skończonej lub nieskończonej. I pozwalają nam tworzyć potężne narzędzia do modelowania zjawisk w otaczającym nas świecie. Narzędzia te znajdują zastosowanie w dziedzinach od fizyki po ekonomię. Nieskończoność może wydawać się koncepcją wykraczającą poza nasze pojmowanie, ale matematycy znaleźli sposoby nadawania sensu jej różnym rozmiarom. Tak, dobrze słyszeliście, istnieją różne rozmiary nieskończoności. Ta idea jest znana jako moc zbioru. Na przykład, zbiór liczb naturalnych jest nieskończony, ale to samo dotyczy zbioru liczb rzeczywistych między 0 a 1. Co fascynujące, nieskończoność liczb rzeczywistych jest w rzeczywistości większa niż nieskończoność liczb naturalnych. To przełomowe odkrycie dokonał matematyk Georg Cantor, który udowodnił, że niektóre nieskończoności są większe od innych. Czasami logika może prowadzić nas do zaskakujących i pozornie paradoksalnych wniosków. Weźmy na przykład słynne paradoksy, które podważają nasze rozumienie rzeczywistości. Jednym z takich paradoksów jest paradoks kłamcy, który brzmi: to zdanie jest fałszywe. Jeśli zdanie jest prawdziwe, to musi być fałszywe, ale jeśli jest fałszywe, to musi być prawdziwe.
Ta łamigłówka logiczna zmusza nas do przemyślenia podstaw prawdy i fałszu. Innym fascynującym przykładem są paradoksy Zenona z Elei, które kwestionują naturę ruchu i zmiany. Te paradoksy przypominają nam, że logika, jakkolwiek potężna, może czasami prowadzić nas na nieoczekiwane ścieżki. Gdy zapuszczamy się w bezkres kosmosu, ogarnia nas poczucie zachwytu nad jego ogrom i oszałamiającym pięknem. Każda gwiazda, każda planeta, każde ciało niebieskie i każda galaktyka opowiadają historię narodzin, ewolucji i nieograniczonych możliwości eksploracji kosmosu i odkryć naukowych. Od początków obserwacji astronomicznych po erę współczesną, erę załogowych lotów kosmicznych i postępu technologicznego, dążenie ludzkości do zrozumienia wszechświata nadal napędza odkrycia naukowe i inspiruje przyszłe pokolenia. Na przestrzeni dziejów ludzkości kosmos był źródłem nieskończonej inspiracji. Są dziś zapierające dech w piersiach obrazy uchwycone przez teleskopy i statki kosmiczne nadal rozpalają naszą wyobraźnię i ciekawość. Wszechświat ze swoimi nieskończonymi cudami przypomina nam o naszym miejscu w bezmiarze i zachęca do marzeń o tym, co leży poza naszym światem. Nieskończoność to o wiele więcej niż abstrakcyjny koncept. To fundamentalny element naszego rozumienia wszechświata. Idea nieskończoności stawia wyzwanie naszej percepcji i przesuwa granice matematycznego i naukowego myślenia. Odgrywa ona kluczową rolę w teoriach dotyczących wszechświata. Od ogromu kosmosu po nieskończone możliwości czasu. Akceptując koncepcję nieskończoności, możemy eksplorować nieznane i szukać odpowiedzi na niektóre z najgłębszych pytań o nasze istnienie. W miarę jak odkrywamy i poznajemy wszechświat, powinniśmy otworzyć się na nieograniczone możliwości, które się przed nami otwierają. Wszechświat to bezkresna, stale rozszerzająca się granica, pełna tajemnic czekających na odkrycie. Pielęgnując ducha ciekawości i innowacji, możemy przesuwać granice możliwości i torować drogę dla nowych horyzontów dla przyszłych pokoleń.